Hej, cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Rogala. Dzisiaj mam dla was 5 osób, które popłakały się przez Fortnite Battle Royale. Pamiętajcie o trwającym konkursie na 10 tysięcy followersów. Wystarczy zostawić łapkę w górę, nick z Fortnite w komentarzu oraz komentarz dotyczący filmu i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy sobie do kolejnego progu. Jeżeli dacie radę wbić 500 łapek w pierwsze 15 minut, to dodatkowo dorzucę wam od siebie 1000 followersów i 1000 followersów na moim Instagramie. Wystarczy mnie tam zaobserwować. Link oczywiście w opisie. A ja teraz bez zbędnego przedłużenia lecę sobie do materiału. Pierwsza historia, którą chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym materiale, ale to historia popularnego streamera grającego na PS4 Alex Rami Gaming. Alex Rami ma na swoim koncie naprawdę bardzo dużo wygranych i jest naprawdę bardzo dobrym graczem w Fortnite Battle Royale. Natomiast popłakał się z powodu innego youtubera, który po prostu zawiódł jego jakiekolwiek zaufanie. Syn Alexa jest bardzo, bardzo chory i Alex chciał zorganizować mu spotkanie z youtuberem, którego tak naprawdę jego syn ogląda i szanuje. Sam miał bardzo wiele kontaktów, dlatego postanowił zapłacić jednemu z youtuberów minecraftowych. Nie będę tutaj wymieniał jego ksywki, żebyście go nigdzie nie zlinczowali. Natomiast on nie miał czasu zagrać czy w ogóle pogadać z synem Alexa, za co szczerze Alex go nienawidzi, a zapłacił mu aż 1000 dolarów, co spowodowało, że po prostu Alex strasznie, strasznie się zdenerwował na streamie i po prostu w jego oczach pojawiły się łzy. Sami zobaczcie na ekranie, jak to wyglądało. That's why I said I want to play with Amir, because if he watches my stream and he looks up to me and he wants to play with me, I don't care if anybody gets mad, he's sick. I'll play with him, I'll do duels, I don't even have, I'm not even gonna stream it, I just want to play with the guy and have some fun and hang out, you know? Because I would want somebody to do the same thing for my son, you know? I don't want to see my son in the hospital and he can't even play with somebody that he looks up to. No, don't do nothing stupid, guys. Don't do nothing stupid to him. I was just letting you guys know why I'm getting emotional. Because I put my heart's just sinking. I put myself in like his shoes, you know, like kolejna już osoba w dzisiejszym materiale, który na pewno bardzo dobrze znacie, to TSM Myth. Myth popłakał się natomiast, ponieważ ukradli mu konto w Fortnite Battle Royale, co spowodowało naprawdę smutek w jego oczach. Sami możecie zobaczyć to w tym momencie na materiale. Jest to naprawdę, naprawdę straszna sytuacja, że tacy złodzieje potrafią znajdować się nawet w grach takiego pokroju jak Fortnite. Dzisiaj razem przedłużamy sobie ferie, więc jeżeli nie lubisz szkoły, to strzel łapkę w górę, komentarz dotyczący filmu oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a będziesz miał szansę na dodatkowe fałdolce, a dodatkowo ferie wydłużą wam się o jeden dzień. To serio działa. Nie no, żartowałem, ale taki challenge dla was. Zobaczymy, ile damy radę wbić łapek. Kolejna sprawa, którą chciałbym mówić w dzisiejszym materiale, to to, jak prawie popłakał się Ninja. Tak, ten słynny Ninja, którego znacie na pewno z Twitcha, YouTube'a i innych wszystkich portali społecznościowych. Ninja popłakał się podczas przemówienia doktora Lupo, który wspomniał oczywiście Drake'a, Marshmello i wszystkich celebrytów, których chciał celowo wypomnieć Ninja, ze względu na to, że postanowił on powiedzieć, że po prostu wypromowali go w jakikolwiek sposób. Ninja, patrząc się na niego szklanymi oczami, stwierdził, że naprawdę go to urodziło, o czym wypowiedział się w późniejszych materiałach. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. I want you to know that I love you, but if you guys didn't know, his actual first name is Dick. Which, it must be tough being named after your favorite celebrity body part to go after to gain popularity. Drake, Marshmello, Mark Cuban, who's next? Hey! No one can hear him right now. Wow. Did that wow. It's okay. Wow, I can't believe you said that. Love wow. You. But that's not why we're here. Kolejna już osoba, tym razem pozytywne łzy uroniła przy Fortnite Battle Royale, a jest to jeden graczy z klanu FaZe. Kiedy to MrBeast zdonatował mu ponad 30 tysięcy dolarów, jego oczom okazała się naprawdę niesamowita reakcja i płacz szczęścia w jego oczach był naprawdę niesamowity. Sami zobaczcie, jak to wyglądało, jak MrBeast po kolei donatował 30 tysięcy dolarów dla właśnie tego oto streamera. Lit, I could use a good carry. What the fuck? Do you guys see that fucking... You guys see that stupid amount? What the hell? I'm gonna pass out. I'm gonna throw up. Don't, we still gonna throw up. Oh
my god! That's $10,000! Plus $5,000 and another $1,000! What do I do? Oh my god! $15,000 more, dude! He put the name Giant Asian Sticker. Oh, gross! My snot just came out of my mouth. Oh my god! Kolejnym i ostatnim już w dzisiejszym materiale przypadkiem popłakania się przy Fortnite Battle Royale to oczywiście Pokimane i jej milion followersów na Twitchu. Była to naprawdę niesamowita sytuacja, jej chłopak przyszedł, wręczył jej kwiaty, a sama Pokimane popłakała się na streamie. Nie będę wam już się wtrącał i sami zobaczcie, jak to dokładnie wyglądało. Jesus, 1 mil, what the fuck? Dzięki wam bardzo, moje mordy, za oglądanie. Wpadnijcie na mój drugi kanał, w tym momencie pewnie macie go w karcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale Piona. Cześć!